Polski koń zimnokrwisty, kuc szetlandzki, haflinger czy rasa śląska. Łącznie 42 konie można było podziwiać podczas pokazu na wrocławskich Partynicach. Ogiery zaprezentowano w zaprzęgach, pod siodłem oraz w skokach. Dzisiaj mamy tutaj spotkanie hodowców. Jest to dla nas taki pierwszy w sezonie pierwsze spotkanie hodowców. Pokazujemy dzisiaj ogiery, które są przygotowywane do sezonu na 2017 rok. Wydarzenie skupiło najlepszych hodowców koni z regionu, prezentujących swoje wierzchowce. U pani Gosi przygoda z końmi zaczęła się od dziecka. Jak sama podkreśla, konie to jej całe życie. Moja przygoda z końmi zaczęła się od bardzo dawna. Rodzice, dziadkowie mieli do czynienia z końmi. Urodziłam się w stadninie nieśląskiej, pół krwi angloarabskiej. Całe lata i studia i wszystko już związane z końmi, także no jest to moje życie. O. Jedną z głównych atrakcji dla publiczności był pokaz ogierów rasy śląskiej. Konie rasy śląskiej są końmi dużymi, zgrabnymi, ale bardzo łagodnymi. One mogą być także nawet w hipoterapii używane dla dzieci. To jest koń bardzo łagodny i bardzo przyjazny, jak widać. Organizatorem imprezy był Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych. Kolejne halowe zawody i pokazy na Partynicach już niebawem. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.